Jestem święty Antoni. Pewnie mnie poznajecie, bo w polskich kościołach jestem przedstawiany na obrazach albo na figurkach, gdy trzymam dzieciątko Jezus albo się w nie wpatruję. Wiecie dlaczego tak jest? Było to w Campo San Pieros, gdy hrabia Tiso zaprosił mnie, abym wygłosił wielkopostne kazania. Gdy czytałem i rozważałem Pismo Święte, wtedy ukazał mi się Jezus w postaci dzieciątka. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, tym bardziej, że hrabia Tiso zauważył to i chciał o tym wszystkim powiedzieć wszystkim tym, których znał. Jednak powiedziałem mu, ażeby zamilczał i tę tajemnicę zachował dla siebie. Jednak po mojej śmierci ujawnił ją i powiedział ją wszystkim tym, których znał. Chcę, abyście wiedzieli, że ta łaska spotkała mnie dwa razy, ponieważ Matka Boska przyszła do mnie i ofiarowała mi swoje dzieciątko Jezus. Tak ogólnie to urodziłem się w Lizbonie w 1195 roku. Moi rodzice nadali mi imię Ferdynand, jednak gdy wstąpiłem do zakonu franciszkańskiego, uznałem imię Antoni za najlepsze. Pan Bóg przygotował dla mnie naprawdę niezwykły plan. Miałem Mu służyć. Wstąpiłem do zakonu kanoników regularnych, świętego Augustyna. Jednak to mi do końca nie wystarczało. Pan Bóg postawił na mojej drodze osobę świętego Franciszka. Dlatego wstąpiłem do zakonu franciszkanów, o czym służy właśnie ten habit. I służę w nowym zakonie. Zostałem posłany z woli Pana w okolice Padwy. Tam ludziom służyłem najlepiej, jak tylko mogłem. Dobry Pan przez moje nic nieznaczące ręce uczynił naprawdę wiele cudów. Pragnę wspomnieć o takich cudach, jak kazanie do ryb, które wygłosiłem, przez które nawróciło się naprawdę wielu ludzi. Cud eucharystyczny w Rimini, gdzie zwykły i wygłodniały osioł złożył hołd Najświętszemu Sakramentowi, a także wskrzeszenie utopionej córki biednego człowieka. Moje ciało zostało pochowane w Padwie i tu znajduje się po dzień dzisiejszy. Dlatego nazywam się Święty Antoni Padewski. Jeżeli coś zgubicie albo będziecie mieli jakąś beznadziejną sprawę, udajcie się do mnie, a ja Wam na pewno pomogę i będzie to szybko. Naprawdę bardzo szybko. I zapewniam Was, tak jest. To teraz nauczę was krótkiej modlitwy do mnie. Gdy pomocy szukasz wśród życia i udręki, uproś ją zawsze z Antoniego ręki. Bardzo serdecznie pragniemy wszystkich zaprosić na niezwykłe wydarzenie, jakim jest Marsz Wszystkich Świętych w Ostrowie Wielkopolskim. Ruszamy o godzinie 17 spod konkatedry do parafii świętego Antoniego, gdzie odbędzie się msza święta w kościele świętego Antoniego o godzinie 18:30. Bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszamy na to niezwykłe i niecodzienne wydarzenie.